Kolejny odcinek Urokiego Takiego, baby! No i ja was witam, moi drodzy. Oczywiście po raz kolejny zapraszam was do kolejnego odcinka z gry Luigi's Mansion 2 HD. I dzisiaj zakończymy sobie naszą przygodę w Old Clockworks. W piątej naszej misji będziemy musieli odzyskać ostatnią część do otwarcia bramy. Następnie zmierzymy się z bossem, który włada czasem. A na koniec w bonusowym poziomie znowu będziemy musieli łapać duchy na czas. Tak więc jak mi dzisiaj poszło, jak bardzo się trudziłem z tymi wyzwaniami, dowiecie się oglądając materiał do samego końca. Ale... Zanim zaczniemy, ty drogi widzu, nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z Luigi's Mansion 2 HD? No to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, bardzo mocno mi to pomaga. I poniżej w sekcji komentarzy dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag czas dla zasięgu. No więc ja jak zwykle życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No to wracamy z naszą cudowną rozgrywką i zaczynamy przygodę w Peace at Last. Dobra, i dzisiaj zrobimy sobie oczywiście piąty level, zrobimy sobie bossa i zrobimy sobie ten bonusowy. No to musimy znaleźć jeszcze Rotor, żeby otworzyć bramę do Clock Tower, okej. Dobra, dalej ten kawałek Dark Peace jest tam, więc musimy się pospieszyć. Jest duża aktywność duchów na wschodniej stronie Old Clockworks, okej. No i tam pewnie jest chowany ten Rotor. Dobra. A jest jeszcze kamera pikselatora w tamtym miejscu, więc od razu tam będziemy teleportowani. Super, piękna sprawa. Podejrzewam, że ten level będzie najtrudniejszy z tych wszystkich, skoro już... No w sumie wszystko inne zrobiliśmy, to tak dosyć prosto. Okej, no będziemy zwiedzać głównie jeszcze te pokoje, w których nas nie było, a trochę jeszcze ich nie zwiedziliśmy. Dobra, czy gotowy? Tak. Trochę jest tych pomieszczeń, no, po tej wschodniej stronie, na parterze głównie. Czy wszystko pod ziemią sprawdziłem? Chyba tak, tak mi się wydaje. No, może być też tam... A nie, boss nie, boss na szczycie. Dobra, dobra, żeby nie było. Co to za miejscowo? O nie, to jest ten typ ducha. Tylko on jest silniejszy, bo widzę jakieś ma wzorki. No fucking way, nie znoszę go. Jeżeli będziemy z jego braćmi walczyć, to źle. No dobra, dzień dobry, tędy nie przejdziemy. Gdzie jesteśmy? Po prawej stronie od tych schodów, co takie otwieraliśmy. Dobra. Aha, to tutaj będziemy głównie tak chodzić. Dobrze. Cyk. A bo to winda, o! Okej, to poleciało tak. Dzień dobry. Klejnot? A dlaczego nie mogę? Może z innej strony będzie przejście. Dobra, to muszę mieć z tyłu głowy, że tam jest ten klejnocik. Gear Chamber. Oczywiście jeszcze muszę pamiętać o patrzeniu tu i ówdzie. Czy czegoś nie ma? A ja nie przejdę tędy. A, bo winda, 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 winda. O, kestenka. I co, i teraz pewnie chłopie znikniesz? A nie, wsadziłeś do pudełka. Nie, trzymasz to. Chciałeś już do pudełka to schować, ta? Kieruję się na wschód. Dobra. To otwórzmy, tu nic nie ma. A, pudła, pudła. Trzeba wszystko sprawdzać, moi drodzy. Oj, trzeba. Czy będzie kostka? Nie, hajs. I to bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Ponad stówka? No, prawie. Coś tu jeszcze nie, ale tam jest, widzę, przejście, do którego nie mamy dostępu, bo winda blokuje jakby. Co wy tu knujecie? Czy mogę zoomować? Nie. A tam jeszcze jest jeden duch w okularach. Nie, bez okularów. Oho, zauważył nas chłop. Cegłę wstawił, jaki mądry. Brawo, gratulacje, w końcu jakiś mądry duch w tej grze. Dobra. Musimy jakoś się dostać do starej szrumu, czemu o tym nie pomyślałem wcześniej. Zatrudniłem Toada, no tak, przecież Toadzik jeden był tutaj, który gdzieś tam spadł. Okej. Dobra, może on pomoże? Chyba jest on w Synchronization Room, czyli tu pod ziemią. Dobra, pod ziemią jeszcze będziemy chodzić dużo. Okej. Praca dla mnie jest chyba straszna. No, w sumie to się zgodzę. Czyli musimy iść tędy schodami. Czy coś tutaj nie? Dawać siano, dawać. Tak, 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 tak. Jak najwięcej. No, 20, to jak sztabka. I czy coś tu będzie? Tu coś może być. O.
Dobra, wszystkie. Jezu, ile tego tutaj było? A tam są drzwi jakieś w ogóle. Czy wszystko zebrałem? Chyba wszystko. Tu ewidentnie brakuje pudła, no albo desek. W tym wypadku desek. No! No i 5 HP, o tak straciłem po prostu. Arr! No dobra, sprawdźmy, co tutaj mamy. Za tymi drzwiami, czyżby bonus? Tak, jest bonusik. Szybko drogę do ogarnięcia w lewo. Aj, no nie pomaga mi to. W lewo, dobra, w lewo. Lewo. Cyk. W taki sposób, tu. Oho, już mam. Będę to miał. Super. Yeah, boy! Klejnocik będzie? Chyba będzie klejnocik. No tak, bo jeszcze nam 4 chyba brakuje tutaj w tym rozdziale. Zatem poproszę w nagrodę. Yeah! Mamy to. Dziękuję. Aha! Tak, 4 brakowało, już tylko 3. Wszystkie po drodze zbieram. No ten rozdział to taki wyjątkowy jest, widzę. Tak pięknie mi to wszystko idzie. Gear Chamber, dobra, czyli idziemy teraz tu w prawo? Czy mogę tu w prawo pójść? Nie, ale wskazuje mi, jakby były drzwi, tylko że błędnie chyba pokazuje mi piętro wyżej może? I don't fucking know. No to lećmy w lewo. Tak, chyba po prostu inaczej to pokazuje niż powinno. O, hajs, siema. A, ten safe! O, zbieraj roki, zbieraj, bardzo dużo siana. No nie wszystko zebrałem, ale trudno, chyba że mogę tu... Nie mogę zejść. A, no dobra, zawsze to jest pieniądz, tak? Okej. Czy tutaj coś? Nope. No tak to... No puść! No! A teraz jak mam się wrócić? Szczurze, nie lubię was. A, tędy. Ale dobra, jak już mogę posprawdzać na dole coś, to posprawdzajmy. Jest coś, jest skrzynka. Chociaż powinienem tych szczurów się najpierw pozbyć. Ojojojojojojo. Sio. Jest kryształ! Kolejny. Dobra, żeby tu zaraz szczurzyska kolejne nie wyszły. Sprawdzimy jeszcze beczkę, że czy... Odwróć się, Luigi! Odwróć się! Jezu! Ledwo! Sprawdźmy, czy nie ma tutaj kostki. Jest kostka! Aj, dobrze pomyślałem! Super! To już mnie trochę to uspokaja. Teraz w prawo, do tej trampoliny i żeby... Szczurzyska mi tu nie przeszkadzały. Haramba. Nienawidzę ich. No, kolejne wychodzą. Tu coś jest, ale zaraz. Bo tam jest przejście, ewidentnie. Cyk. A, bo to jest, żebym się przedostał. To na razie zobaczmy... A, nie ma przejścia. No to siłą rzeczy muszę tu. Jezu, jak to poszło w każdym kierunku. Nice. No to musimy tędy przejść, żeby zdobyć kluczyk. Okej. Aha, tamtędy mam przejść, ale zobaczmy. No chodź, szczurze. No i gdzie ten szczur? Ale mnie w ciula zrobił ten szczur. Tylko, że czy ja mam tędy iść chyba? Zobaczmy od lewej, bo od lewej mi pokazywało tak kamerę inaczej. Mi się wydaje, że albo coś mam teraz tutaj zrobić. Nie? Co tam jest na dole? Coś tu na dole jest jeszcze. No! Dlaczego 2? Super! Jest! Jest! Bardzo dobrze! Zrobiłem to chyba najlepiej. Brakuje! Dobra, teraz kminie. Założenie tego. No i mamy zębatkę kolejną. Oho!
A i cały mechanizm teraz się odpala i teraz będziemy mogli tędy przejść. Spoko, czaję. Tylko czy czegoś tu jeszcze nie ma? A, skrzynka, no ta. O, tak, 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 mamona. No! Trochę poleciało jej. Aj. Aj, ale trudno. Myślę, że jeszcze nadrobimy w tym levelu. Czyli idziemy teraz tak. Tam nie ma co, bo... A, no co za głupi szczur, no poszedł teraz w tamtym kierunku. Absolutnie go nie schwytam. Jest klucz. Mhm. No to jest prościutkie. Żeby w dobrym momencie pójść. Jest przejście. Czy mogę tutaj sprawdzić beczkę? Nie. Co my tu mamy? Jo. Jest skrzynka. Czyżby buł? Możliwe, że buł albo dżem. Odwróć się. No! Kurde, no nie... Co za gówniane są te szczury. Ale tu mało miejsca jest, to on się rozwali szybko. Jeszcze nie? No. No dobra, to i tak łatwe. No 2 HP. Dawaj. Dołączaj do mnie i mamy wszystkie buł z tego rozdziału. Spoko, ej, tutaj strasznie łatwo buł było znaleźć. Czy coś jeszcze jest jakby tu w lewo? Nie chcę też oberwać, niechcący. Beczek nie ma co już sprawdzać, bo już mamy... Tak. Przejdziemy. No dobra. No, nie tak. Nie... Naprawdę! Chciałem dwóch naraz. A ten widziałem złotego ducha jeszcze chyba. A on siedzi tu. Szybko, zbieramy. Chodź. Nie ma? A tu! Chodź. Trochę oberwałem, to muszę nadrobić to hajsem. Zdecydowanie. Muszę to nadrobić hajsem. Zbieraj, Luigi, nie ciesz się. Po co ta cieszynka? Tu nic. No i kluczyk. Bierzemy. Dobra. Jak już mamy ten kluczyk, to sobie... tu dziura jest. No okej, okay. Zwykłe monety. Not bad. Jak mamy kluczyk, to już możemy tamtędy przejść. Nic tu nie ominąłem? Chyba nie. No. O, są golden bary jeszcze. Sprawdzamy? Why not w sumie? No! Dobra, już chciałem przechodzić. Co, nic? Tak nic. Okej. Okay. Już chciałem przechodzić tamtędy zobaczyć i bym jeszcze wdepnął do tego robaczka, ale go słyszałem, dlatego tego nie zrobiłem. Jesus Christ. Dobra, tędy. Jak się wracało? Tu i będą drzwi. Nice. Czyli to pomieszczenie już tak mamy w pełni gotowe? O ile nie było żadnego dżema ukrytego. Zobaczymy. Dobra, wkładanie drzwi do klucza, tak. Wkładanie drzwi do klucza, O, jo. Bardzo chętnie. Zbieraj. Musimy na jak najwięcej tego uzbierać, Luigi. Ja mam wcisnąć. Dobra, przycisk. Jezu, już myślałem... Mateusz Wajchę przełóż musiałem zrobić. Ja myślałem, że Ała! Myślałem, że coś muszę tutaj odkurzaczem zrobić. Przestań ćwierkać na mnie. Tu coś jest. Okej. Okay. Jakiś mechanizm. Ale jaki to nie wiem. Przekonamy się. Jest Ołdzik. Tylko, że ja chyba nie... No nie przejdę. No. Gdzie na? O, goldbary. Tak. Jestem łasy na takie hajsy, bo jak będę miał... No upierdzielone trochę to HP przez całą rozgrywkę, to słabo. Oczywiste to było.
No chodźcie. Nice, dziękuję. Teraz tak. Czyli muszę wyprostować. Tak. No, coś takiego, to jest chyba tak solidnie zrobione. Andrzej to jebnie, jak zwykle. No, damy radę. Dobra, i tą dzikę teraz pewnie musimy eskortować. Widziałem coś złotego na górze. Yo, Toad! Zadowolony, że uratowany? Chyba tak. Coś widziałem na samej górze. Luigi? Ten Luigi? O, w końcu ktoś rozpoznaje, że to nie jest zielony Mario typowo. Cóż za honor ciebie w końcu poznać, jestem wielkim fanem, okej. Profesor cię wysłał, żeby mnie uratować? Dobra, to super, nie zapomniał o mnie. Próbujesz się dostać do starej Churumu? Okej. Spoko, damy radę, ale musisz się czegoś dowiedzieć o mnie. Mam strach, o Jezu, on się boi zegarów. Czemu będę musiał ciągle trzymać w odkurzaczu w takim razie? Mam nadzieję, że nie. To miejsce jest dla mnie straszne. O, hajsy, dobra. To chodźmy. Dasz radę? Dasz. Czyli... O. No, gdzie? A wy tam jesteście, wy chamy. Chodźcie, o Jezu, to są te z shieldami. To ja je musiałem... Czyli musiałem więcej im zabrać, dobra. Toadzik, uspokój dupę, uspokój dupę. Nie szalej tak. Mamy misję do zrobienia, chłopie. Już? Czy mogę cię wypuścić? Zawaliście. Aaa, teraz kminie. O Jezu, i tego dżema na samym początku będę musiał Toadem rzucić. Dobra. A, bo i tak bym nie przeszedł z tobą, to i tak musiałeś tamtędy. Myślałem, że tutaj jeszcze dżem będzie. No dobra. To cóż, pomyliłem się. O. Chodź tutaj, gnoju. Nie ma tak. Dziękuję za kolejne golden bary. Bardzo się przydadzą do wyniku. Nie boisz się? Nie boisz się. To chodźmy. Czyli wracamy się teraz do tamtego miejsca. Czy ty dasz radę? Tu chyba nie było podłogi. O, to dobra i... O, fuck you! Co za gówniane... Chodź. Kurde, wiedziałem, że oberwę. Wiedziałem. I nie mogłem nic z tym zrobić. I za dużo obrywałem. No. Nareszcie. Jezu, jak ja nie znoszę tych zielonych, tych zwykłych greenies. Nie znoszę, jak oni mają coś ze sobą. Łopatę. W pierwszym rozdziale jakoś dobrze mi szło, jak oni mieli te garnuszki. A, to już jest zapalone. Garnuszki i inne takie rzeczy. Ale tutaj, jak mają łopatę... To absolutnie mi to nie wychodzi. Dobra, happy? Jak to? Znowu gra uznaje, że Toada nie ma obok. No, wytyfy. Dobra, tu mamy z bani. Złoty, to tak. O, HP! Wezmę sobie, to wtedy może z wrogów nie będzie wypadać. Yes! Toad, no! Przestań się strachać, kurde! Ciekawe, co by było, jakbym go zrzucił na dół. Pewnie się nie da. No przecież jest to! Niech minie. No nareszcie! Ile ja sekund na coś takiego marnuję? No nie ma Toada. Oho, jestem gnój. Chodź, walczymy. To już o tego rotora walczymy, tak? Czemu go nie mogłem załatwić? Ej! No ile was?
O kurde. No, czemu nie mogłem zaświecić? Dobra. Kto teraz? A, ty tak stoisz i teraz... No fucking way. Nice. Nice. Tu duże skupienie wchodzi, moi drodzy. Kto teraz? Oh, fuck you! Dobra, super, po tarczy. Liczyłem, że wszystkich rozwalę. Liczyłem, że wszystkich naraz rozwalę. Dobra, trudno, trudno. Kto teraz? O no, tylko nie te mumie, zasrane. Fuck, oberwę. No oczywiście, że tak. Za dużo ja tu obrywam. Czemu on się... Co to się wydarzyło? Najlepszego! Wywróćcie się wszyscy. What the fuck? Jeszcze tych brakuje. Dobra. No, no ile razy? Ja będę jeszcze obrywał. Od czego ja obrywam, no znowu? Ej, to jest katastrofa, co tu się dzieje. Ja nie... What the fuck? Dobra, wpiernicz się i upadnij. No, no upadnij w końcu, rzesz. Upadnij! Jaka tu zasada działa? Z tymi mumiami. Jeszcze ten mnie bije. No nie wie... No nie wierzę. Wiesz. Ale to jest tragedia, ten poziom. Ale jest ciężki. Jest cholernie ciężki. Dobra, no chłop był do rozwalenia tak na szybko. Za dużo HP straciłem. Za dużo. Zdecydowanie. Dobra, dałeś nauczkę mu. Dobra, dobra, dobra. Ale straciłem tu HP, zmaściłem. Jeszcze te żuczki, czy co to jest, się tak pojawiały, gównianie. To jest tragedia. Czy ty dasz radę sam wchodzić? Tak. Te żuczki to jest w ogóle przesada. Po co takie utrudnienie robić? Tuzin duchów dostałem. Ciebie chyba muszę tu? O, teraz zadziałało, super. Tuzin duchów, były jeszcze te żuczki, które pojawiały się z dupy i nic nie mogłem zrobić, no. Tu ciężko jest nie oberwać. Trudno, life is life. Liczę tylko na dobry wynik, naprawdę. No. Czy mogę plakaty zedrzeć? Dziękuję. Czy mogę plakaty zedrzeć, Toadzik? Dziękuję! Zaczyna mnie irytować już czasem to sterowanie. Chodź. A teraz on się nie chciał wczepić. Dobra. I ty mi przyniesiesz, tak? Przyniesiesz. Czy jest sens patrzenia? Tu jest, jest. Zawsze to jest jakiś hajs. No super, tylko daj mi skrzynki zobaczyć! No! No! A, ty jeszcze idziesz do Service Elevator. Dobra, do pikselatora. Okej, okej. No, no, no i to jest hajs, który potrzebuję. Dobra, chodź. Chodź, chłopie. Kończymy to. Chcę dostać już te dwie gwiazdki za No jak ciebie nie ma, jak jesteś? Stoisz obok. Nie rozumiem tej mechaniki, jest to głupie. Nie wiem. Dlaczego? Zaraz. Ciebie muszę teraz...
A nie, zaraz, bo ja nie przy... Nie kminie. O matko boska, co ja muszę zrobić? Okazuje się, że jest przejście tędy, tylko ja zupełnie nie zobaczyłem tego, bo nie miałem zaznaczonych drzwi na mapce. Ja musiałem to sprawdzić już na necie, bo za długo to już siedziałem. Ja pierdykam, jaki jestem idiota. Chodź, chodź. Chodź ze mną, bo ja nie wiem, czy ty dasz radę tak szybko. Ajajaj, karamba. Nice, nareszcie. No i tego gema zbieramy i zobaczymy, czy muszę powtarzać level, czy nie. Nie w tą. No wypuść. Nice. Zbieraj, 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 zbieraj i wracaj. Poważnie. No. Po co ty chcesz? A, bo ty dżema. Ja pierdzielę. Nareszcie. Pajo. Ale upierdliwy poziom. Najgorszy z tych wszystkich. Udało się, dobra. No i na tym koniec. Upierdliwy poziom. Strasznie. Niestety. Te walki z tymi falami duchów były najgorsze. Proszę, proszę powiedzcie cudem, że mi się udało. No ale też... Nie zebrałem jakoś mega dużo skarbu chyba. No, 22 minuty. Oj nie. Dwie gwiazdki widziałem, dwie gwiazdki. No nic, no muszę powtórzyć. To wszystko przez to, ile ja oberwałem tu. Katastrofa. Layout tego poziomu jest katastroficzny, jeżeli chodzi o te spełnienie tych żuczków, czy co to jest. To jest gówniane. To nie jest utrudnienie, to jest przeszkadzajka taka nie z kategorii tych, aha, dobra, mógłbym to inaczej zrobić i tak dalej. Faktycznie jest trudniej. Nie, to jest absolutnie niepotrzebne. Te żuczki całe. W takich falach wrogów. Dobra robota, dałeś radę, dobra. Dajemy tutaj wszystkie te duchy, a ja no niestety, po tych sporo minutach muszę powtórzyć poziom. W ogóle 28 minut już nagrywam i to jest prawie tyle, co poprzedni odcinek. Wow. I jednego dżema nam już brakuje tylko. To gdzie ja przegapiłem? Może będzie w boss fight'cie, nie wiem. 33 tysiące. Czy coś jeszcze, profesorku, masz ciekawego do powiedzenia? Okej, no ten duch jest silniejszy od pozostałych, ten sneaker. Dobra. Okej, ten to też nie mógł powiedzieć, nie potrafił powiedzieć, jak on trafił do tego obrazu. Pamięta tylko tyle, że był goniony przez Bu. No i skasło mu jakby światło przed oczami. Okej, ale się cieszę, że mógł ci pomóc. Się bardzo tym chwali. Super, no jesteśmy bohaterami. Pięknie, mamy rotor. Zostaw go, będziesz potrzebował do kolejnej misji. No oczywiście, żeby tam te wskazówki naprawić. I coś jeszcze? Tak, w końcu możemy otworzyć tego gate'a. Okej. Toadzik ma snapshota z kamery. Dobra, być może będą przydatne informacje. Daj mi spojrzeć. Boże, te segmenty z tym psorkiem są... tragiczne. Tragiczne. No, gada jakby do czterolatka. No nic, ja idę powtórzyć ten poziom. Dobra, teraz mi o wiele lepiej poszło. A chyba trochę więcej skarbu, mniej czasu i też mniej straciłem HP. Trochę straciłem, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. No 14 minut to jest duża różnica. 65, proszę. Jest, mamy 3 gwiazdki. Dobra, za drugim razem się udało. Jezu, to był też upierdliwy... Upierdliwy raz, upierdliwa próba. Przejścia tego levela. No to czas się zmierzyć z bossem tego świata. We finally have everything we need to reach the top of Clock Tower. Super! Idziemy tam, nareszcie. Zobaczymy, jaka to będzie walka. Czy gotowy? Tak. Oczywiście, że tak. A, jeszcze musimy zobaczyć tego snapshota od Toada. Dobra, to jest ten nasz główny bohater, z którym będziemy się bić. I to jest za wieżą zegarową. Okej. Czy my musimy tutaj zobaczyć jakieś najważniejsze rzeczy? Tak. Gałkami. Dobra, duszka Bu możemy sobie zobaczyć. On robi iluzję. Coś jest za obrazem. Mario?
Mario! What the shit? Dobra, więcej duchów tam idzie. Mhm. Czy jakby potrzebuję coś więcej tutaj wiedzieć? Chyba nie. Chyba to wszystko praktycznie. Ale obraz Mario mnie ciekawi, lol. Nic nie było tutaj o Mario. Halo Mario, to jest gra o Luigi'm. Nie wpierdzielaj się jak zwykle. Dobra. Idziemy walczyć. Tak, mamy ten rotor. Here we go. Okej, musisz go zainstalować w tej bramie całej. No i mamy wskazóweczki. Yeah! Naprawione wszystko. Super. Znaczy wskazówki złączone, tak? Ale jeszcze ten rotor i wszystko to zabieramy ze sobą. Nie wiem, gdzieś ty to upakował, chłopie. Do której kieszeni? Dobrze, że masz głębokie kieszenie. No. Dobra, dobra, skończ już gadać. Skończ gadać. Bo to jest to samo, co zwykle. Musisz zrobić to, tamto, jakby znamy już zadanie, tak? Wiemy, co mamy zrobić. Matko boska, mam nadzieję, że mi się uda to jakoś w miarę bezproblemowo, że jeżeli będą trudności, to że chociaż to będzie krótka walka. A, my już tutaj jesteśmy, spoko. Pasuje mi to. Skipujemy. No i dobra, instalujemy. A my jeszcze złączone dopiero. XD. Dasz radę? Powiedzcie, że da radę. Okej. No i co teraz? Na którą godzinę mam dać? Chyba, że nic nie muszę robić. No. A, rotor tu. Po prostu taki valve. Okej. To przechodzimy, chyba. Czy nie? Ja serio muszę nastawić godzinę? A tu. A, bo tu wcześniej szczur wtedy lazł. No dobra, mamy to pomieszczenie, ale jakby... Zaraz, 370. 7:30, dobra, bo przecież nie może być, nie wiem, 3:70 czy coś takiego. To w tą stronę, 7:30. Tak, tak, dobra, okej, to nie było trudne. No mamy to. No to idziemy. Do tej wieży zegarowej. No i dobra, i teraz jak tu się dostać na górę, bo tam właśnie jest przejście. Pajojaju widzę, koło zdrowia było. Dobra, najpierw to o właśnie. O właśnie. No chodź, chodźcie, chodźcie, dziękuję. Czy będzie dżem? Nie, hajs. No ale hajs zawsze się przyda. Dobra. Chodź, Golden Barze. Naprawdę nie chcesz pójść do ta... A, Jezu. Dobra, czy coś jeszcze tutaj? O! O, Jim! Okej, się zastanawiałem, skąd ten piasek. Ej, jeszcze... Ej, hajs jeszcze? To ja sobie sprawdzę. Ostatni Jim zdobyliśmy. Ej, nice, nie będę musiał po to wracać. Nie... A, bo to stąd było, dobra. Z tego powyżej. A tu jest valve. Czy my się podnosimy do góry? Chyba tak. Ja tam skarb widzę. No. Nie, nie toperek. Dobra. Jest skarb. Tak, 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 tak. Jak najwięcej, dziękuję. Kurde, tylko... No właśnie. Te głupie nietoperki. Biorę golden bary, bo się przydadzą, wiecie, do wyniku. Okej. Shit. O! Dziękuję, idę stąd już. Dobra, i tak dużo hajsu zebraliśmy. Jezu, ale musiałem być skupiony. Co to jest? Okej. Najwidoczniej nic. A!
Aha, lecimy od razu do góry, dobra. Myślałem, że będziemy tak durnie iść po tej drabince i coś nas jeszcze schwyta po drodze. No i tu już jest na 100% boss fight. Oj, tu musi być boss fight. Brrle. O kurde. Jeden wielki zegar. Czy my będziemy musieli jako... jak się ukrył? Czy my będziemy musieli skakać nad wskazówkami? Really? No. Dobra, jaka jest z nim walka? 12. No, będziemy skakać. Oby nie. Please no. Ukrył się. Dobra. O Jezu, to z góry. Nie, 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 nie. Okej, nie obrywaliśmy. Pierwsza. A czy to jest walka z falami przeciwników? No. O co za cwaniak? Widzieliście, jak on nie chciał ten? Ej, dobra, dobra, czyli muszę tak do kątu iść. Czy to będą fale przeciwników? Chyba tak. Całą trójkę. No, no już było tak blisko do przycisku, żeby kliknąć. Jestem zły. Bardzo zły. Trzecia fala. Super. Dobra, też tak samo super. Jezu. Trzecia fala za nami, dobra. Teraz czwarta. Tu. O. Chodźcie razem, chodźcie do papy. Tak, bardzo dużo siana. Oj, tu muszę chyba po prostu, jak będę tracił dużo HP, to przynajmniej mogę nadrobić hajsem, co nie? Już patrzcie, prawie 700 jest. O fuck. Dobra, dobra, dobra. Okej, czyli 12 fal? Po co mi zdrówko? 12 fal przeciwników jest w takim razie, tak? Tak, bo teraz... co 4? Okej, co 4? Dobra, co teraz? Wow, no, 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 no! Żuczki. Serio, żuczki jako fala? Dobra, to było dziwne. Piąta. Znaczy szósta już. Oh no. Ty gdurniu głupi. Dobra, super. No gdzie jesteś? Fucking shit, no nie mogłem się odsunąć, bo ja chodzę po tym piasku. No i HP. Fajnie. Którego nie zdobędę chyba. Nie zdobędę jednak. Ajajaj. O no, tylko nie wy. Okej. To jest na czas w ogóle. No dawaj. I chodźcie razem. Super. Super. Na razie tylko raz oberwałem. To jest całkiem okej w takim razie. I ósma, to już jest fala z nim, czy nie? Nie, jeszcze nie. Nie, nie gadajcie, że mumie. Oh no. Dobra, szybko. No, rwij to! Dobra. Pozbądźmy się ducha. Wolę na spokojnie, nie chcę obrywać. Ała! No i miałem nie obrywać! Kurde, no przez to, że nic tutaj nie widzę. Ja pierdzielę. Nie znoszę tych mumii. Strasznie się z nimi walczy.
Jeszcze ten piasek spowalniający. Dobra, teraz chwila z tym chłopem. Ale mało czasu miałem w ogóle. Ciekawe, co by się wtedy stało. No wleciał we mnie! Czy on ma jakiś schemat, którego ja nie kapuję? To było dziwne. O Jezu, ta walka mi się nie podoba. Ta walka mi się nie podoba. Te fale przeciwników. Myślałem, że to jest jednak lepsze. Dobra. Znowu te żuczki, ale... Znaczy spoko, bo to jest taka łatwa fala. Ale bez piasku tym razem. Okej. Okay. Jeszcze trzy fale. Co to będzie? Jak będą mumie, to się... O Jezu! No. Dobra, to jest darmowy hajs. Dlaczego? Au! O ja pierdykam! No Luigi, suń dupę! Czy mogę? No nie, nie mogę najwyraźniej dwóch naraz. Bez sens totalny. Jeszcze tutaj? Oh my god. To jest do powtórki. To jest poziom do powtórki. Ajajaj. Te mumie najgorsze. A tutaj... Co mnie zaatakowało? Off. Nie wiem, jak to ominąłem. Nie wiem, jak to ominąłem. Mam to gdzieś. Nie wiem, jak to ominąłem, ale jestem happy. Ostatnia fala. No co mnie znowu przewra... What the shit? No kogoś nie powaliło? No nie, no to jest katastrofa jakaś. No się zdenerwuję zaraz na ten poziom. Ten jak się szarpie? Nagle skąd on ma tyle siły? Katastrofa. Ten poziom. Skąd taki poziom trudności nagle jest wyższy? A za spodziewa, to już połowa gry, to się dziwisz. Fuck. Zapomniałem o walce. No jak zwykle musi się we mnie. Tak. Żenada to. No trafzesz, debilu! Debilny boss fight! Zero jakiegoś szczęścia. No, gdzie to? Gdzie to jest? Aha, to tak na wskazówce. Zero przyjemności z tej walki, zero. Jakby pomysł na falę, spoko, ale... To, co się działo w ostatniej fali, to jest w ogóle katorga. A ten to... Ja nie wiem, jak on lata, ten chłop. Ten boss. Dobra, kończ wasz... Nie, w sumie nie można już tego przysłowia używać, bo jednak błędnie jest używane. Po prostu skończcie już, chcę już powtórzyć ten poziom. Ale się zdenerwowałem. Wizja tego, że muszę jeszcze tu wrócić i zrobić to na trzy gwiazdki, to jest katorga. Ze 150 HP mi chyba na tym poszło. 11 minut aż, 90 HP. Okej. Nie mam pytań.
Nie mam pytań, absolutnie. Znaczy, z jednej strony ja się cieszę, że nie wracam tutaj w takim razie. Z drugiej ja mam takie, what the fuck. No to był najgorszy boss fight z tych trzech do tej pory, tak szczerze. Nie chodzi o to, że był przesadnie trudny, tylko... No nie, no w sumie o to chodzi, był przesadnie trudny. Nie wiem, nie kminię. Mam nadzieję, że nie będzie później gorzej. Dobra. Mamy ducha, to jest najważniejsze, więc wsadźmy go do naszego skarbca. A, jeszcze grzybkowy ten, dżem. To w sumie wszystko zrobiliśmy. Jeszcze bonusowy poziom, no tak, ale tak to oprócz tego to wszystko. Tak mi się wydaje. Tum, tum. No? Dark Moon, dobra, mamy kolejny kawałek Dark Moona. Super. Okej, miał ciemną energię, czarną energię. A no tak, musimy wyczyścić jak zwykle. Po co ten segment? Nie wiem. Po co mam trzeci raz i później czwarty i piąty widzieć to samo? Nieważne, mamy to. Showtime. A, bo to nam pokazało, gdzie teraz. O Jezu, śnieżny, jak tam będzie lód. Oh no. Nie chcę lodowych poziomów. Zostało nam Outlandish Interruption. Dobra, czyli to samo jak zwykle. Fale. Dobra, nie ma co z nim gadać. Jakby znamy tą gadkę, że znowu mamy jakiś sygnał w tej rezydencji. I tutaj masz jedno pomieszczenie, i później dwa pomieszczenia, i później trzy pomieszczenia. Jada. Znamy to. Znamy tą śpiewkę, dlatego nie marnujemy czasu. I idziemy walczyć z duchami. Tragiczny boss fight. O Jezu. No nie podobało mi się z tym poziomem trudności takim nagłym. A, to już zaczynamy. Okej. Oh, fuck you. No gdzie jesteś, ty gówniaku? Oh no! Czas oberwać. Albo i nie. Odskoczyłem. XD. Czy ja zebrałem hajs po tamtym? Luigi, przestań. Dobra, zebrałem. Uff. Skipnijmy. Nie zebrałem i tu się nagle pojawił. Co jest? To jest skandal jakiś ta gra czasem z tymi bugami. Raz mi się Toad zawiesił w powietrzu, raz ducha nie miałem i musiałem restartować poziom. Teraz z tymi golden barami w taki sposób. No fucking way. Dobra, spokój Rocky. Piętro drugie, o tutaj. Czyli windą jedziemy. No, dziękuję. A w sumie... W sumie nie. Tędy, tak. Tędy będzie najprościej, bo mógłbym dołem, ale bym się bawił w tą kratkę schodową i tak dalej. No nieważne, lecimy. Oby był lepszy zestaw duchów na potem. Gałką prawą Rocky, pamiętaj. W lewo. Nie spiesz się, bo będziesz od zera to robił. Dobra, mamy to. I idziemy. Dobry czas i dobry wynik. No i na razie nic nie obrywałem, to też jest ważne. Ja tam tego obrazu nie biorę oczywiście. O. Czemu nie mogę trójki zabrać? O, god damn it. Tak. Dobra, super. Teraz muszę tędy wyjść. 206, boże, dopiero tak mało hajsu? Jeszcze 4 pomieszczenia nam zostały. Nie przywal mi. Bierzmy i teraz ten fioletowy świr. Nice! Tu bardzo dobrze nadrobiłem. Oj, bardzo, bardzo dobrze nadrobiłem. Aż 200. Ej, znowu tutaj? Dobra, ja tam nie narzekam. No tylko jednego. No. Super.
Ile duchów? No, da, wyciągnij. Super! Jeszcze ty. Dobrze idzie, nagle zaczęło dobrze iść. Fenomenalnie. Okej, okay, I do it. Gdzie dalej? Tutaj. Aha, aha. Dobra, dołem pójdę. Tak, dobra, idziemy tą klatką schodową, tu dołem. Muszę sobie ogarnąć dobrą trasę. Albo nie, no nie pójdę, bo przecież już tędy polazłem. Oh god, fucking damn it. No, dawaj. Aha, aha. Dobra, super. Na dół. Trochę dookoła idę, ale mówi się trudno. Aha. Ale zaraz, mogę tędy przejść od razu to zrobić. Dobra, to w sumie nie taki głupi pomysł. Nie taki głupi pomysł. To jest to biuro całe. O! Okej, dawać okulary. Ej, super! Ej, super poszło, nie spodziewałem się w ogóle tego. I tędy chyba już będzie najlepiej zejść. Czyli tu... Może znowu do 5 minut to zrobię? Możliwe. Idziemy tu. Dobrze, że nie muszę chodzić po tych ruinach, po tych z 5 levela terenach, tylko po tych zwykłych pierwszych, co nie? O, gad. Zaraz, jeszcze raz, gdzie to jest, żebym się nie pomylił. Okej, dwa pomieszczenia dalej, tam gdzie schody. Czyli nie będzie mumii, nie będzie piasku. Całe kurde szczęście. I nic tu chyba nie oberwałem nawet. Ej, to całkiem spoko. Dlatego proszę, żeby się udało za pierwszym razem. Jak tak, to będę szczęśliwy, bo to już, no... Kolejna taka, no nie wbrew pozorom łatwa misja będzie z bani. Oh no. No chodźcie, cwaniaki. Widzieliście to? Nie mogłem go schwytać. Dobra. I mamy to! 5.20! Okej. Okay. I dużo hajsu i nic nie oberwaliśmy. Jest duża szansa, że przeszedłem to właśnie. Dobra. Wracaj na chatę. Super, o matku. Proszę, proszę. Niech to będzie sukces. Oh yes! O, ale dzisiaj napsuło mi krwi. Ten 5. level, powtarzanie go i jeszcze ten boss fight. No ten level trochę poprawił. 0 HP stracone, 906 i mamy 3 gwiazdki. No inaczej być nie mogło, naprawdę. Jakby czasowo to też dobrze nam się pokoje ułożyły. A ze skarbu? No nie wiem, no chyba prawie wszystko zdobyliśmy. Tak idealnie. Dlatego super, cały chapter 3 mamy z bani. Zostały nam już tylko 2 chaptery, no tylko lub aż. Oczywiście nie liczę tego Escape, Scrope, czy jak to tam tego trybu multiplayer, na który trzeba poświęcić dziesiątki godzin, żeby zebrać jeszcze jakieś dodatkowe duchy rzekomo do zrobienia gry na 100%. My robimy fabułę na 100%. Dobra, witaj w domu. Okej. Okay. Unload those hooligans. Aha. Jakby czy coś nowego? A, masa. Dobra, 906. I mamy prawie 38 tysięcy. Yeah. Super, a ty przestań klaskać, tylko byś się zabrał do roboty, takiej faktycznej roboty. Dobra, to już są przechwałki, na takie to nie ma co tego słuchać. Super, zrobiliśmy poziom, mamy kolejne 3 gwiazdki. No dobra, moi drodzy, to był kolejny odcineczek, ja wam dzisiaj dziękuję, zrobiliśmy chapter 3. Widzimy się w kolejnym chapterze śnieżnym, niestety. No cóż, trzymajcie się, hej hej!